Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest to Euro Truck Simulator 2. No bo nie chciałem się iść na farminga. No i dzisiaj transportujemy Volvem. Jedź dalej prosto. Ciężarówki marki Scania. Jedź prosto. No także tak to wygląda. Skręć w lewo. Dosyć ciekawe. Zamknę to okno, bo nic nie będzie się słychać. A ten co? No dobra. Pewnie mu na asfalt wyjechałem, ale... Nieważne. Przygotuj się do skrętu w prawo. No jak nie idzie się rozpędzić, bo ciągle skręty są. Skręć w prawo. Transportuję Scania, ale jednak jadę Volvem. No i tak nie. Nie no, o, przyjechał kierowca Betz 2000 S. 6000 na ogół. No, jedziemy według znaków, to jest 80 już. Tylko, że oni pewnie jest 50 jadą jak nic. Na tym łuku. On nawet nie 50, bo i dogania. Ale pada. Jakże trasa taka. Nie najlepsza. Może po przejeździe promem, po przepłynięciu promem będzie lepsza. Może już nie będzie padać. Kto wie? Się wszystko okaże. Trzymaj się prawej strony. No my do Sztokholmu grzejemy. Na prom. No i z promu tam na... Na Litwę chyba. Zjedź w prawo. ...700 km do celu. No i dobra, i grzejemy tym ślimakiem. Skręć w lewo. No na poniedziałek. Znaczy na niedzielę myślę, że ogarnę chwilę. Skręć w prawo. Myślę, że pewnie znajdę chwilę i nagram z farminga. Teraz też bym mógł jeszcze farminga, ale jakoś tak. Nie wiem czemu, nie chciało mi się. No, po tym odcinku będę grał w Eurotrucka chyba. Albo pójdę sobie na... Pójdę sobie na tego. Na Rocketa chwilę. Uwierzę. Po Eurotrucku pójdę sobie na śniadanie, a potem na Rocketa. W takiej kolejności. Myślę, że to będzie najlepsza kolejność. Także nie ma problemu. Wszystko pod kontrolą. Władza opętana. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedź prosto. Szukanie nowej trasy. Ja idę na mechanika, bo to wstyd. Skręć w lewo. Tak się rozwali się samochód. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo.
ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Dobrze. Mógłbym ten deszcz przespać, ale nie wiem, czy tyle czasu mi to nie braknie. Myślę, że tak może być. W porządku, znajdziemy inną trasę. Przeliczam trasę. To przeliczę, spokojnie, mam czas. $17,000 za naprawę. Może być. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. No przygotowałem. Obliczanie do co? Nie. Przygotuj się do skrętu w prawo. No to co? No to jedno i to samo wyjdzie. No to i tak jedno i to samo wyjdzie. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Kolejny? Skręć w prawo. Znak ustąp pierwszeństwa, także trzeba ustąpić. Wyjechałem. Cześć kolego, cześć. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tu pewnie bardzo się kiedyś wiedzie. Przygotuj się do skrętu w lewo. No dobra, przygotowuję się do tego skrętu w lewo. Tak was zakażecie. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Dobrze. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. To chyba jednak nie to. A bo aż tam z bramkami miałem przejść. Dobra, bo ja nigdy nie wiem, jak na tych prawach jeździć. Na windale płynie. Przeliczam trasę. 013. Nic nie widzę, tak ciemno jest. A padać, pada dalej. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jedynie się godzina zmieniła. No i trochę kasy doszło na konto. No a po tym kursie będzie 200,000, tak? Się do skrętu w lewo. Będzie co? Skręć w lewo. Będzie co wydawać. A co ja za te 200,000 zrobię? Trzymaj się lewej strony. Dwie ciężarówki kupię kolejne. Skręć w lewo. No myślę, że zapewnię te garaże, co mam. Ciężarówkami. W porządku. Znajdziemy inną trasę. No myślę, że te garaże, co mam, to zapewnię ciężarówkami i zacznę je ulepszać. To będzie chyba najlepszy pomysł. Im więcej kierowców, tym lepiej.
Ty, ta kasa jakoś tak szybciej będzie wpadać. Przejdzie? Przejdzie. A kolejne 5000. Nie wiem, czy po tym kursie na 250 tysięcy nie będę miał. Może tak być. Bo nie wiem, za ile kierowcy skończą. A ja mam ten kurs za 30 tysięcy. Do ciężarówki. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Tak więc no. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Poleci co te 52, żeby też nie było za wolno. Kurde, tak siedzi to okno, że nic nie widzę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trochę nie na ten pas skoczyłem, ale dobra. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, wiem, że jadę za szybko. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ma za drogę śpieszeństwo, dlatego tak pojechałem. Torów nie ma, nie ma. Do skrętu w prawo. No to przygotowujesz się do tego skrętu w prawo. Skręć w prawo. Kierunkowskaz. No i lecimy. 50 na godzinę. Jeszcze pół godziny i Joker film rzuci. A ten film będzie z 10, także idealnie. Fajnie trąbi się tym ciężarówką. A jeden znak był przekreślony. Dobra, 80 i jedziemy. Kurde, tak się na żelicy widzę na tym ekranie. Czyli jak powiedziałem sobie... No, ten połap się nie łączył. Jeżeli chcę tak pojedziemy, to do 6.30 powinniśmy dojechać. Czyli o jasno powinniśmy być na miejscu. Tak wychodzi z tych obliczeń GPS-owych. O, pociąg. Niespotykana rzecz. Mały, podnieś. Chyba, że drugi jedzie. Chyba drugi jedzie, bo coś długo nie podnosi. Nic nie widzę. Ale słyszę, że jedzie. No, mówię, że drugi. To ten to raczej z bydłem, bo takie wagony miał. Ej, dobra, bo tory są podniesione. O, 2700 kierowca Umberto E. I elegancko. I o to chodzi.
A znowu torę opuścili. Słyszę na słuchawkach i tam dynda. Także no ciekawy, ciekawy. Czyste 50 km do celu. Jak widzisz, powoli sobie to dojedzie. A później zobaczymy. Chyba pójdę na siadanie w tym odcinku. Za wrzutego, jeśli dasz go wrzucać, i pójdę na siadanko. Na siadanko to wolałbym o 9. Jak Joker będzie film rzucił. Chyba tak zrobię. O 9 pójdę, jak Joker rzuci film. Będzie najlepsza opcja. Tak sobie dzisiaj turlamy, 16 godzin jeszcze mamy. No tak się fajnie było turlać 80. Ale jak jeżdżę, to zdecydowanie się cieszę. Więc jest to 150, no topper to by było 150. Kurde, kiedy ten deszcz odpuści? Wali, wali tym deszczem. Trzysta kilometrów do celu. No dobra, 310, żeby nie było. No także ciekawie. 300 km w takim tempie. No mój nawet 30 do dzika. Idealnie. No to jadę prosto, spokojnie. Fajnie jakby tego deszczu nie było, to też by tak lepiej było. Raz, żeby było jaśniej, a dwa, żebym więcej widział. A 3 to nie trzeba tak mocno skręcać. Trzymaj się prawej strony. Kierunkowskaz. Jedziemy tu. Serio nie odbiło? A to nie jest to... Czekaj, no ale... To nie jest to, dobra. Mnie się pomyliły miejsca. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. To jest to fajne leśne rondo takie. To jest najlepsze rondo, tylko że to w dzień ładnie wygląda rondo. Bo w nocy to tam nic nie widać. No dobrze, zjeżdżam z rondy, spokojnie. Jaś tym ciężarówką tam z przodu. To nawet 60 nie mogę, wybujać 60, bo ten mnie tu hamuje z przodu. Od elegancko. 7000 Adamet, elegancko. Trzymaj się lewej strony. No mówię, że po tym kursie będę miał 250 tysięcy. Ja dostałem za niego 30, a on te 4000 na razie dorobił. A tu się nie dzieje.
Ale nie cierpiała, że jadę za szybko, co? To jest dobrze. Osiemdziesiąt. No i dobra. O! Dobra. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Co do znaku, pewnie 70, a dalej 80. No, a nie mówię? Na stację kiedyś trzeba będzie odwiedzić. 222 km. Więc na spokojnie. 10 minut turlania. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Okej. Okay. A, bo to robota robiła do tego 70. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Jedź prosto. Dobrze, jadę prosto. A że tu jest 70, a ja jadę 80? Jeśli nie powinni zrobić raczej. O, się rozjaśnia, bo jest 3.30, to już się jasno robi. No to takie te skręty z wygale, bo nie wiem, dlaczego to zużyła. Ale okej. No i jeszcze jest 80. Jedź prosto. Dobrze, jadę prosto, spokojnie. Nie denerwuj się, Ania. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No dobra. To za zakręty tak będzie 80. Jedź prosto. No nie powinna być. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. O, też przestał padać, jak nie zauważyłem. Zwolnij. Tak więc, no, fajnie. Dozwolonej prędkości. Jest 3.50 i wreszcie coś widać. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Dobra, pojadę te 70, żeby nie darła się. Ale nawet jeśli to i tak bym w osobówkę się ładował, jakbym jechał 80, także no. Tak by było. Jedź prosto.
Szybciej, bo ten samochód się pali, jak to wyrąbię. Dobra, już może buchać. Już jestem poza tym obszarem, to. Trzymaj się lewej strony. O, 140 km jeszcze tylko. Chyba przybęgorzujemy. I będzie akurat 35 minut. Tak jak ma być. Nie, tak mi świeci to słońce, że to szok. Idę na rockieta. Jeszcze nie wiem, co zajmę 9. Będzie Joker film. Okej. Okay. Nie wiem, ta odnoga do czego tu służy. Ale no. Się przejadę nią. Szukanie nowej trasy. Po jakiego grzyba to jest zrobione, ale... Przygotuj się do skrętu. Trzeba się nią przejechać. Skręć w prawo. No i ostatnie 100 kilometrów. Tak więc let's go! O, no już ładnie. Jakiś mały z 3 metrowym headerem. Trzymaj się lewej strony. Tak więc no. Podoba mi się to. Aż idę mu zapach robić. Żeby nie odjechał. Zrobiony, sam zrobiony. Tak więc elegancko. O, za dużo. Kurde, tak to jest, jak się jedzie, się jest na palce. No i dobra, do wszystkich, do wszystkich. Snap wysłany, wysłany. Tak więc dzisiejszy dzień ze snapów zaliczony. No nie. Nie, no nie mogę patrzeć ten telefon, bo zjeżdżam z trasy. Tak nie może być. A, bo ja tu nie jechałem, dlatego to jest na szaro tę trasę. A ja byłem w tym mieście w ogóle? Gdzie mam dostarczyć to? A byłem.
Widno. Jeszcze duże miasto mam do odkrycia. Tu 42% mapy odkryte, także jest fajnie. Dobra, jadziemy. Będzie mi to ostatnie 40 km, bo mamy 30 minut. No. 40 minut odcinka będzie? Niecałe. Będzie 38. Coś takiego. A i to jest w ogóle 90 km do 70, czemu tak? Czemu na znaki nie patrzyłem? Chyba ja myślałem, że to jest 70. Jak tu 90 jest? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, nieważne. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Myślę, że jakby sam jechał, to pewnie bym o stację zahaczył. Skręć w prawo. Dobra, ciągle nie znowu. Będziemy stać. No, 40 minut, jak nie wiem. Odcineczka. No, miasto co 50. No dobra, grzejemy. No i leci im te 50 na godzinę. Siedzimy na cirku. Przez miasto. A nas je Wilno. Łe, tu czerwony jest. Ale ty gardę, że tu światło jest. O, się zobaczyłem na GPS-a. Dobra, 50 na godzinę. Może nawet 51. No to można depnąć chwilę. Pokazuje 90, no to. Można lekutko przyspieszyć. Jakby nie było. Zmiana pasu regularnie. Lusterko czyste. To ronda będzie 90, to już jest 50. No i... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Trzymaj się prawej strony. Dobrze, trzymam się prawej strony. Zjedź z ronda. Zjeżdża z ronda. Teraz w lewo i w prawo jesteśmy w celu. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo.
skręć w lewo. No to czekamy na światełko. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jedzie. Co tu się korkuje? Albo tu znowu czerwony. Jedź prosto. No i dobra, jadę po prostu, jak bardzo chcesz. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No i dotarliśmy do celu. Jedź prosto. Koniec trasy. Zrobię sobie tak, o. Nasycenie maksymalne. Może być. Nie elegancko. Zostawiamy skakanki i robimy osiągnięcie wielbicie marki Skania. No i elegancko. Gdzieś przyzwoliłem, nawet nie wiem gdzie. No dobra. Dziękuję za ten odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć.